próbują na miłość. I trzeba to uświadamiać tym kobietom, które stały się matkami, ale jeszcze do tego macierzyństwa nie dojrzały, żeby kochać to swoje dziecko, zanim jeszcze się urodzi. I już tak naprawdę z takim też przesłaniem dla tych, którzy myślą o zapisach w tej nowej ustawie o matce, ktoś tak pięknie powiedział, jeżeli Bóg posiada swój ołtarz w sercu matki, to ma swą świątynię w całym domu. Ja myślę, że jeśli niektóre kobiety jeszcze nie czują tego macierzyńskiego powołania, mimo że już stały się matkami, to zanim rzeczywiście by zaczęły się w ogóle zastanawiać nad pozbyciem się dziecka, zabiciem dziecka, dokonaniem aborcji, to powinny sobie postawić pytanie, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem, żeby to dziecko ofiarować Bogu i pozwolić, żeby Bóg zaopiekował się tym dzieckiem jeszcze przed narodzeniem. Bo być może resztę dokona się w jej sercu taka przemiana, że mimo wszystkich niesprzyjających, naprawdę często sprzysięga się wszystko przeciwko tej kobiecie, która ma się stać matką, to właśnie odwołanie się do Boga może wszystko w życiu kobiety zmienić. I myślę, że taką rolę spełnia ta duchowa adopcja i wiele przez to istnień, być może to już też możemy liczyć na miliony, zostało w ten sposób uratowanych. Dziękuję bardzo. Do następnego razu, tak? Dzisiaj warto życia w Kościele Demokracji, czyli w listopadzie przyjdziemy się spotkać. Dziękujemy bardzo. Już tak, to pani dzisiejsza. Bóg zapłać. Prawdopodobnie spotkanie będzie, jeśli wszystko się dobrze ułoży, 30 października. Nad tematem jeszcze pomyślimy, żeby też jakoś próbować wpisać się w to, co się dzieje wokół nas, bo taki też cel mają te nasze programy i rozmowy niedokończone. Czyli niedziela. Tak, powiedzieć, że w tym miesiącu. Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, naszym gościem byli ksiądz profesor Jan Przybylowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Nauk Pomocniczych, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ksiądz profesor Hanus Walutyn, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Nowy Dział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękujemy również za telefon. Najwyższego. Nie przystąpię do ciebie niedola.
Dlatego młodzieży ofiarujemy nawiedzenie Najświętszego Sakramentu na każdy dzień miesiąca.
zapraszamy do apostolstwa wśród młodzieży, do dawania im w prezencie tych nawiedzeń, dobrej młodzieży, pragnącej coś więcej, pragnącej kochać Pana Jezusa. Te nawiedzenia są darem tylko dla młodzieży. Starsi mogą sobie kupić. Wydaliśmy ich wiele tysięcy. Pan Jezus, który jest obecny w każdym tabernakulum świata, a często opuszczony, jak w ogrodzie oliwnym, samotny, czeka, byśmy go odwiedzali. I dziękując za Jego miłość, powiedzieli Mu o swej do Niego miłości. Całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem. A z tego byśmy go, jak ciebie samego.
w naszych poczynaniach, w naszych działaniach, w tych obowiązkach, które przed nami. Czyńmy miłosierdziem względem drugiego człowieka. Thank you.
Kościół i ojczyznę. Dziełem odpowiedzialnych, mających wyobraźnię, że to samo bez pomocy nie będzie istniało. Jednak utrzymuje to wszystko niewielki procent odbiorców. A więc niewielki procent czuje się odpowiedzialnym za te nasze media. Zwracam się do wszystkich słuchaczy i telewidzów o systematyczną, dalszą pomoc. Szczególnie zwracam się do serc tych, którzy nie pomagali. To, że te media istnieją, to jest fenomen. Utrzymywane przez ludzi, ale utrzymanie tych mediów, zresztą bardzo ważne dla ewangelizacji, dla naszej ojczyzny. Utrzymanie tych mediów to miliony złotych każdego miesiąca. Samo bycie w eterze, nie licząc pensji, nie licząc dużej i drogiej aparatury, samo utrzymanie w eterze, stacje nadawcze, przesyły naziemne i satelitarne, to ponad 2,5 miliona złotych miesięcznie. To bardzo dużo. Ale media świeckie, media państwowe, media komercyjne kosztują o wiele więcej i mają ogromne pieniądze, ogromne pieniądze. My jesteśmy, powiedziałbym, takim małym tyłkiem, jeżeli chodzi o koszta. Bo tak bardzo oszczędnie pracujemy, bo mamy niewielkie pieniądze w porównaniu z innymi. To bardzo dużo, 2,5 miliona miesięcznie. Ale czy bardzo dużo 2 milionów odbiorców? Jest tylko nikt nie mówi, to nie ja. Albo pomogę, ale później. Potem. I tak z tego potem powstaje nigdy, a dobre dzieło dla Kościoła ojczyzny, dla Polaków w ojczyźnie i świecie, no przez to ciągle duży problem z utrzymaniem, a więc z istnieniem. Prosimy was bardzo. Apeluję do waszych serc. Prosimy o stałą, systematyczną pomoc dla Radia Maria, dla telewizji Trwam. A telewizja kosztuje dużo więcej niż radio. Prosimy bardzo o systematyczną pomoc rodaków w ojczyźnie i Polonię. Niestety w Polonii też tylko nieliczni pomagają. A my musimy się bardzo gimnastykować, bardzo, żeby utrzymać te media od pierwszego do pierwszego. Co będzie dalej? Nie wiem. Liczymy na Pana Boga i na was. Prosimy wszystkich. To jest wspólne dzieło odpowiedzialnych rodaków. Pomagasz dziś, wnet będą dobre owoce. Ba, już są. A będzie jeszcze więcej. A Pan Bóg każdemu tę pomoc na pewno wynagrodzi. I tu w swoim błogosławieństwie na ziemi i wieczności. I tak też pracujemy na szczęśliwą wieczność naszą i naszych najbliższych. Bóg za bardzo zrozumie. Serdecznie dziękujemy za tym wszystkim, którzy nas wspierają za Radio Maria. Darem serdecznym, którzy czynią to w sposób systematyczny. Bez naszego wsparcia, tak jak ojciec sam na tym mówił, bardzo trudno byłoby utrzymać